Myślę, że zdecydowanie dzięki rodzicom, mam szczególnie dzięki tacie, który zachował bilet z meczu Chicago, jeszcze jak grał Michael Jordan, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale to jeszcze było przed moim urodzeniem, także moja przygoda z koszykówką zaczęła się jeszcze przed moimi narodzinami. Myślę, że najtrudniejszy moment lub mecz, no to zdecydowanie finały z tamtego roku, jak graliśmy z Górnikiem. Albo jeszcze moment w pierwszej rundzie, jak przegrywaliśmy z Dzikami 2-1 i już ten mecz numer 4-5 były, że tak powiem, o wszystko. Myślę, że głównie, żebym się nie przejmował tym, co sądzą ludzie wokół mnie i mówią, załóżmy na mój temat, po prostu robił swoje i próbował udowodnić ludziom swoją grą, że jest zupełnie inaczej niż oni mówią. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że był to mecz teraz w tym sezonie w Ekstraklasie z Lublinem. Z tego meczu jestem zadowolony. No i co, mniejsza lekcja. Myślę, że taką lekcją może być praca z psychologiem sportowym. To była dla mnie duża lekcja, która pomogła mi wyciągnąć wiele, wiele wniosków i inaczej spojrzeć na granie w koszykówkę przez pryzmat bardziej mentalny. W koszykówce czy życiowo? Ogólnie? No to myślę, że ja lubię, jak ktoś jest otwarty na nowe znajomości. Ja też jestem taką osobą dość otwartą i lubię pożartować, lubię dość specyficzne poczucie humoru, ale jeżeli już ktoś odkryje to, że to poczucie humoru też mam ja lub właśnie ta osoba, z którą chcę się zapoznać, to nawiązujemy taki wspólny vibe i ta znajomość jest, myślę, przekładana z szatni, załóżmy, albo z normalnie z funkcjonowania nie na boisku, która może się przełożyć na drużynę, także myślę, że to. Flashem. Chciałbym umieć bardzo szybko biegać i móc załatwiać wiele, wiele różnych spraw w mgnieniu oka. To zdecydowanie flashem. W tym momencie mogę powiedzieć, że bez internetu i bez koszykówki myślę, że też. Że jestem najlepszym graczem w FIFA w zespole. Myślę, że mogę powiedzieć, że piłka nożna albo byłbym streamerem lub youtuberem.